Naturalny kolagen, po którym znikają zmarszczki. Będziesz wyglądać 10 lat młodziej. Ten naturalny olejek odmładzający wygładza i ujędrnia skórę. Ma on w sobie wiele witamin. Twoja cera odzyska blask i młodzieńczy wygląd. Potrzebujesz tylko kilku składników. Masz je na pewno w domu. Uszykuj jedną pomarańczę i miskę, zalej ją wodą. Dodaj łyżkę sody. Dokładnie natrzyj pomarańczę sodą i umyj ją. Weź tarkę i zetrzyj na niej skórkę z tej pomarańczy. Skórka pomarańczowa uelastycznia skórę i likwiduje zmarszczki. Wsyp utartą skórkę do naczynia, następnie weź jedną małą marchewkę, utrzyj ją na tarce. Dzięki witaminie A marchewka regeneruje uszkodzone komórki i wygładza zmarszczki. Przełóż marchewkę do pomarańczy. Uszykuj i rozdrobnij kilka liści laurowych. Liście laurowe spowalniają procesy starzenia i wspomaga odmładzanie skóry. Do naczynia dołóż jedną łyżkę oliwy z oliwek. Następnie dodaj dwie łyżki oleju kokosowego, uszykuj garnek z wodą i włóż do niego ręcznik z naszym naczyniem. Podgrzewaj przez 15 minut, mieszając co jakiś czas. Poczekaj, aż ostygnie. Następnie olejek przeceć dokładnie przez sitko do słoiczka. Nakładaj na twarz masującymi ruchami aż do wchłonięcia. Nie ma potrzeby go zmywać czy spłukiwać. Gładsza skóra, lepszy kolor i zero przebarwień. Pomyślałbyś, że pietruszka może stać się Twoim ulubionym peelingiem? Moja siostra jest w tym peelingu zakochana. Lepszych efektów nic jej nie dawało. Od teraz może i ty będziesz z niej korzystał na okrągło. Potrzebujesz do pietruszki tylko trzy składniki. Włóż pietruszkę do miski i zalej wodą. Wypłucz ją i osusz ręcznikiem papierowym. Pokrój natkę na małe kawałki. Przesyp je do naczynia. Dolej 100 ml mleka. Kwasy mlekowe usuwają martwy na naskórek, pozostawiając skórę gładszą. Przygotuj blender i dokładnie posiekaj pietruszkę z mlekiem. Wywar powinien mieć zielony kolor. Przetrzyj go przez sitko. Odstaw na bok płyn. Zawartość sitka przełóż do słoika. Dodaj łyżkę miodu i dokładnie wymieszaj. Miód posiada przeciwutleniacze, które spowalniają procesy starzenia. Jako ostatni składnik dodaj jedną, drugą łyżki oleju lnianego. On nawilża i zmiękcza skórę. Również dokładnie wymieszaj. Nałóż peeling na twarz, szyję i dekolt lekkimi ruchami masującymi przez 3 minuty. Następnie spłucz go ciepłą wodą i ciesz się efektem. Ta niesamowita maska z pietruszki zmniejsza liczbę zmarszczek i likwiduje plamy starcze. Zdradzę ci, jak pietruszka może stać się Twoim sekretem młodości. Dzięki niej będziesz wyglądać 10 lat młodziej. Teraz będziesz ją używał codziennie. Nie pomyślałbyś, że może stać się Twoją najlepszą maską? Moja ciocia jest w tej masce zakochana. Potrzebujesz do pietruszki tylko trzy składniki. Włóż pietruszkę do miski i zalej wodą. Wypłucz ją i osusz ręcznikiem papierowym. Pokrój natkę na małe kawałki. Przesyp je do naczynia. Dolej 100 ml mleka. Kwasy mlekowe usuwają martwy na skórek, pozostawiając skórę gładszą. Przygotuj blender i dokładnie posiekaj pietruszkę z mlekiem. Wywar powinien mieć zielony kolor. Przetrzyj go przez sitko. Uszykuj drugie naczynie. Wlej do niego cztery łyżki zielonego wywaru. Dodaj jedną łyżkę aloesu. Aloes stymuluje produkcję kolagenu, co poprawia jędrność skóry. Wymieszaj maskę. Przełóż maskę do słoiczka. Teraz uszykuj olejek z drzewa herbacianego. Dodaj do naczynia osiem kropelek. Olejek zwęża pory i dzięki niemu skóra nadmiernie się nie przetłuszcza. Olejek nadaje też masce piękny zapach. Dokładnie wszystko wymieszaj. Przechowuj go maksymalnie przez 7 dni w lodówce. Nakładaj maskę na czystą skórę i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie zmyj ją delikatnie wodą. Ten płyn z pietruszki to eliksir młodości. Nic tak dobrze nie napina i wygładza skóry. Nie pomyślałbyś, że pietruszka może stać się Twoim ulubionym kosmetykiem. Dzięki niej możesz zaoszczędzić masę pieniędzy. Od dziś będziesz ją stosował na okrągło. Moja mama jest w tym toniku zakochana. Lepszych efektów nigdy nie miała. Potrzebujesz do niego tylko dwa składniki. Zabierz natkę pietruszki, włóż ją do miski i zalej wodą. Dokładnie wypłucz ją. Następnie osusz ręcznikiem papierowym. Przygotuj sobie deskę, pokrój natkę na małe kawałki, przesyp pokrojoną pietruszkę do garnka, zalej trzystoma mililitrami wody. Garnek? Wstaw na gazówkę i gotuj na małym ogniu przez około 6 minut. Kiedy zacznie się gotować, wymieszaj pietruszkę. Teraz przygotuj mały dzbanek i przecedź wywar przez sitko. Zabierz cytrynę i przetnij na pół. Z jednej połówki wyciśnij łyżkę soku. Wlej go do wody z pietruszki. Sok z cytryny stymuluje produkcję kolagenu i poprawia jędrność skóry. Ten tonik jest odpowiedni dla każdej skóry. Przelej go do buteleczki z pompką. Nałóż tonik na wacik i przecieraj nim codziennie twarz. Da ci to niezwykły efekt. Zmarszczki znikają, twarz staje się promienna, a skóra jędrna. Kompleksowa pielęgnacja twarzy, która spłyca zmarszczki i ujędrnia skórę twarzy i dekoltu. Rysz nawilża i łagodzi podrażnioną skórę. Jest tanim produktem, który możesz wykorzystać w codziennej pielęgnacji twarzy. Do zrobienia kosmetyku potrzebujesz trzy łyżki ryżu. Wsyp ryż do miseczki i wlej do niego 200 ml wody. Woda może być przefiltrowana. Wymieszaj i odstaw na całą noc, a najlepiej na 24 godziny w miejsce o temperaturze pokojowej. Rozdrobnij ziarenka ryżu blenderem. Odceć ryż przez sitko lub sitko z gazą. Potrzebny będzie sam płyn, który świetnie oczyszcza skórę twarzy. Do przygotowania toniku potrzebujesz jeszcze pół ogórka. Zetrzyj go na drobnej tarce. Jest on szczególnie przydatny przy pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej. Starty ogórek odsącz przez sitko. Miąższ odłóż do miseczki na później. Będziesz miał około 100 ml wody z ogórka. Wlej do niej 6 łyżek wody ryżowej. Woda ryżowa rozjaśni cerę, redukuje plamy starcze, oczyści i odświeży skórę oraz przywróci jej naturalne pH. Wymieszaj miksturę i przelej do buteleczki z atomizerem, która ułatwi używanie toniku z wody ryżowej i soku z ogórka. Stosuj na skórę twarzy i dekoltu, zostaw do wchłonięcia, a nadmiar możesz zmyć wacikiem. Tonik nawilża i wzmacnia barierę ochronną skóry. Działa łagodząco na obrzęki i podrażnienia. Z miąższu ogórka przygotuj peeling, który złuszczy martwy na skórek i wygładzi skórę. Dodaj jedną łyżkę brązowego cukru i łyżeczkę oliwy z oliwek. Oliwa dodatkowo nawilży skórę i odżywi ją. Całość wymieszaj i nakładaj na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Masuj przez parę minut okrężnymi ruchami i spłucz wodą. Z pozostałej wody ryżowej, której będzie około 100 ml, przygotuj krem do twarzy. Do wody ryżowej dodaj małą łyżkę skrobi kukurydzianej. Wymieszaj, aby nie było żadnej grudki. Całość przelej do garnka i wstaw na małym ogniu, cały czas mieszając. To baza do kremu. Kiedy płyn zacznie gęstnieć, zdejmij go z kuchenki i przelej do miseczki do ostygnięcia. Następnie dodaj jedną łyżkę żelu aloi wera. Aloes w nim zawarty na wilża. Odżywia skórę i łagodzi podrażnienia. Wymieszaj dokładnie krem. Dodaj łyżeczkę gliceryny. Chroni ona skórę przed utratą wilgoci. Znowu całość dobrze wymieszaj, aby wszystkie składniki dobrze się połączyły. Dodaj 5 kropli witaminy C. Witamina C stymuluje skórę do produkcji kolagenu. Dzięki temu skóra jest jędrna i młoda. Możesz dodać też kilka kropli olejku lawendowego, który łagodzi stany zapalne skóry. Wymieszaj dobrze krem i przełóż do małego pojemniczka. Przechowuj go przez miesiąc w lodówce w temperaturze 5-7 stopni Celsjusza. Stosuj codziennie na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Cera stanie się gładka, jędrna, zmarszczki oraz trądzik znikną. Żeby kompleksowo odżywić skórę twarzy, szyi i dekoltu, najpierw stosuj tonik, który zmyje makijaż i oczyści z brudu cerę. Następnie zrób peeling, który usunie martwy naskórek. Po peelingu na czystą i osuszoną skórę nałóż krem. Najlepiej wszystkie te trzy zabiegi wykonać na wieczór i krem zostawić na skórze na noc. Już następnego dnia nie poznasz swojej twarzy w lustrze.